Dzień dobry, gościox.pl, pani Joanna Litwin. Witam serdecznie. Aktorka z Hajnówki. Jak się stało, że pani jest w Cieszynie? No, Hajnówka jest piękną miejscowością, położoną przy pięknej Puszczy Białowieskiej, no ale nie ma tam teatru. Teatru, który był miłością mojego życia i w związku z tym w poszukiwaniu miejsca pracy. Najpierw udałam się do Olsztyna, później pracowałam w Sosnowcu, później w Katowicach. Trochę w Krakowie. Trochę w Krakowie, a później szczęśliwie dotarłam tutaj, do czeskiego Cieszyna. Jest pani aktorką sceny tutaj, polskiej w czeskim. W czeskim Cieszynie, to szyńskie Diwadlo. Hmm? Tak troszeczkę chronologicznie będę się starał drogę prześledzić. Jakie były, jak pani wspomina, swoje początki, swoje debiuty teatralne? Bo debiut u pana Hanuszkiewicza. Tak, to był wspaniały debiut i ja jestem szczęśliwa, że mogłam pierwsze kroki na scenie stawiać u osoby, która tworzyła historię polskiego teatru. To było zaraz po egzaminach. Ogłoszono listę przyjętych do studium aktorskiego w Olsztynie i poproszono nas, żebyśmy przeszli na dużą scenę, gdzie odbywa się casting, który przeprowadzał pan Adam Hanuszkiewicz. Więc wracałam do domu z taką podwójną wygraną, że zostałam słuchaczką studium i wiedziałam, że w sierpniu muszę wcześniej przyjechać do Olsztyna, bo zaczynamy próby do Wesela. Dostałam rolę Zosi. Pierwsza rola Zosi, tak, w Weselu, ale później bardzo dużo ról. Która z, według pani, i była najtrudniejsza albo najciekawsza z tych ról teatralnych? Bo chcę się skupić najpierw na teatrze. Znaczy, to było kilka takich ról, w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju byłam. Przełomowa na pewno była rola Wioli Cezario w Wieczerzy Trzech Króli, gdzie musiałam zagrać również chłopca, więc obserwowałam kolegów, prosiłam, żeby pokazywali, jak chodzą, i rzeczywiście ćwiczyłam w domu przeniesienie ciężaru ciała, bo panowie chodzicie inaczej niż my. No, zależało mi na tym, żeby... No tak, tym bardziej, że no nie ukrywajmy, jestem osobą o dosyć specyficznej, subtelnej urodzie, więc musiałam przeforsować to, musiałam być na tyle fizycznie silna i taką wewnętrzną siłę przekazać, żeby uwiarygodnić to, że mogę być chłopcem, mężczyzną. Więc to było ogromne wyzwanie. Później na pewno była to rola Małgorzaty w Mistrzu i Małgorzacie, bo po pierwsze musiałam skonfrontować swoją propozycję postaci z tyloma, które już przeszły też do kanonu, jeśli chodzi o historię teatru dramatycznego, teatru telewizji, czy też różnych ekranizacji. Było to też bardzo ciekawe doświadczenie. A takim największym, chyba ostatnim, to było tutaj w czeskim Cieszynie. To była Porsja, gdzie musiałam pokonać samą siebie. W jakim sensie? Musiałam wyzwolić wiele takich emocji, które na co dzień skrywam, bo jestem osobą raczej taką... ja optuję raczej za siłą argumentu, a nie argumentem siły. Jestem osobą, która racjonalizuje wiele spraw, unikam sytuacji konfliktowych, raczej wszystko duszę pani w sobie. W połowie drogi z kimś, tak? Tak, natomiast ta rola wymagała ode mnie ogromnej ekspresji emocjonalnej. To było bardzo wymagające. Ja byłam już pod koniec pracy wyczerpana fizycznie i psychicznie przez to. Nie pozwalałam sobie na odpuszczenie na żadnej próbie, ponieważ bałam się, że kiedy dojdziemy do etapu prób technicznych i premiery, okaże się, że nie przypróbowałam czegoś, więc to były intensywne 2 miesiące, ale cieszę się. To bardzo mnie otworzyło z całą pewnością, więc kiedy przyszła kolejna rola Makropulos, byłam już jakby gotowa uruchomić jeszcze większy pokład różnych stanów, emocji, od nienawiści, pogardy, poprzez cynizm, ale słabość, całkowite rozbicie emocjonalne, załamanie nerwowe, więc to była taka klamra, chyba
całego tego mojego warsztatu. Mam nadzieję, że to nie jest koniec, że jeszcze będą takie role, które będą wymagały czegoś nowego ode mnie, że będę musiała samą siebie pokonać. Bo to jest tak w naszym zawodzie, że najtrudniej jest zagrać coś, czego my unikamy w naszym życiu codziennym. Tak. Strefa komfortu obowiązuje wszystkich i wszędzie, prawda? Tak. Myślę, że się bierze to z tego, że myślę, tak z tyłu głowy kołacze się taka myśl, czy ja rzeczywiście taka jestem, i też z przerażeniem odkrywam, że potrafię być takim demonem, i mnie samą to zaskoczyło. I tak zadawałam sobie pytanie któregoś dnia, że no tak spiłowałam sobie te rogi, ale jednak coś tam w środku jest demonicznego. Film, anioł i demon w jednym. A czy role filmowe też pozwalają na takie otwarcie się, na jakieś pokonanie barier? Na przykład u pana Majewskiego? Czy teatr daje tylko takie możliwości, gdzie pani może się naprawdę otworzyć i tą ekspresję aktorską wykazać? Znaczy, na pewno ogromnym szczęściem jest móc pracować zarówno w teatrze, jak i przy filmie. Dlatego, że to są obszary, które wymagają zupełnie innych środków wyrazu. Teatr jest taki no, trójwymiarowy, a tam trzeba wszystko wynieść. To musi być bardziej przestrzennie pokazane. Te odczucia, emocje muszą być intensywniejsze. Natomiast kamera wymaga powściągliwości. I to jest też trudne, zwłaszcza dla aktorów, którzy grają na co dzień w teatrze. Ten taki przeskok, że muszą ściągnąć tak dużo, ale nie na tyle, żeby nic nie pokazać. Więc to było też cenne doświadczenie. Podejrzewam, że chodzi pan o Lecha Majewskiego i pewne sceny, tak? Znaczy ja już, będąc w Olsztynie, grając Albertynkę w operetce Gombrowicza, musiałam się zetknąć tak, pierwszy raz z tym, że musiałam swoje ciało potraktować jako narzędzie pracy. Nie było to proste, zwłaszcza dla mnie. Nie jestem raczej osobą, która lubi epatować sobą, nie jestem ekshibicjonistką, więc nagość była ogromnym wyzwaniem, to z całą pewnością. Ale podeszłam już przy Szklanych Ustach, nie, no najtrudniej było w operetce Gombrowicza, najpierw w Olsztynie, później drugi raz grałam Albertynkę w Sosnowcu, więc to już było na pewno łatwiej, Mistrz Małgorzata również. No, czoło jest Lecha, naturalnym narzędziem dla tak, aktora. Tak, tak. Znaczy, no może doszło nie, bo to trzeba wprost powiedzieć, bo jak już mamy odkrywać arkana i tajemnice zawodu aktora, no zwłaszcza aktorki, kobiety, która no, starzeje się, która rodzi dzieci, więc u Lecha Majewskiego najpierw przy Szklanych Ustach byłam już matką, w Młyn i Krzyż już dwukrotnie rodziłam dzieci, więc na pewno był to jakiś taki opór, ale to bardziej wynikający z tego poczucia i strachu, jak zostanę odebrana jako kobieta, zdając sobie sprawę z tego, że na pewno nie jest już ciało, jakie mają młode dziewczyny. Ale tak jak powiedziałam, ja podchodzę do tego w ten sposób, że moje ciało to jest narzędzie. Jeżeli ono jest wykorzystane i to jest uzasadnione, bo rozbierania się dla samego rozbierania kilka razy odmówiłam reżyserom, bo uważałam, że to nie ma potrzeby stosować takich rozwiązań scenicznych. Natomiast w tych przypadkach no nie dałoby się tego. Myślę, że to było pięknie poprowadzone. Lech ma ogromny szacunek do aktorów i aktorek. I chyba tylko on potrafi tak pięknie pokazać każde nagie ciało, więc nie miałam oporów. Zresztą jak już powiedziałam, kiedyś Lechowi się nie odmawia, więc tak. Również tutaj nie odmówiłam i wystąpiłam nago. A jak się pracowało z Rutgerem Hauerem w przypadku filmu Młyn i Krzyż? O, ja Rutger, z Michaelem Yorkiem, tak, Charlotte Rampling. No, Rutger to była naprawdę wspaniała postać. Najbardziej mnie urzekł Rutger, kiedy przyszedł wcześniej któregoś dnia na plan. To była godzina 7:15 i był taki zaskoczony, że tam tyle osób jest, że my już ustawiamy i że my już pracujemy tak wcześnie.
No i zauważył takie kosze, gdzie były kanapki dla statystów, bo jako gwiazda, wiadomo, miał swoją garderobę, oddzielne posiłki i mówiła, co to jest. No i tam tłumaczyliśmy, że to są kanapki i napoje dla osób tutaj grających. Więc powiedział, że absolutnie, i to od tego dnia jadł z nami wszystkimi, przychodził na plan, żeby przebywać z tymi ludźmi, żeby obserwować, był pełen uznania i szacunku, że ludzie przez 12-13 godzin z wielką pokorą pracowali. Tak. To było wspaniałe, też wiem, że oddał swoje honorarium, zostawił je na Śląsku, przeznaczył na jakiś dom dziecka, więc naprawdę za wspaniała... Film? Całe honorarium za rolę w tym filmie? Tak, tak. Więc to była Pani wspaniała też postać. Honoraria? Na cele charytatywne? Nie, ale ja dużo się dzielę, działam charytatywnie i staram się też zapraszać wiele osób do takich działań. I robi Pani mnóstwo innych rzeczy, nie tylko aktorskich. Dobrze, przerywam, ale czas trochę tutaj pędzi. A chcę powiedzieć o ważnej rzeczy, bo nie mamy co prawda kanapek, ale mamy publiczność. Bo spotykamy się dzisiaj dzięki pewnemu projektowi. Czy mogłaby Pani opowiedzieć trochę o tym projekcie? Tak, to jest projekt TIS, Teatr i Szkoła. Jest to projekt dotyczący współpracy szkół z Cieszyna. Bo Pani jest również nauczycielką, nie tylko, że gra Pani w szkole, ale jest Pani również nauczycielką w życiu. Tak, jestem również nauczycielką. Przedsiębiorczości. Tak, podstawy przedsiębiorczości. Bardzo ciekawy przedmiot. Udało mi się, zresztą to nawet nie wymagało wysiłku, pierwsze przedstawienie takiego pomysłu dyrektorowi naszego teatru, panu Kracikowi, że byłoby fajnie sprowadzić widownie z Polski, że jest tutaj tyle szkół, żeby nauczyć młodych ludzi teatru, że dopóki ich nie wpuścimy do nas, to być może ich noga nigdy nie powstanie, że ta pedagogika teatru jest bardzo potrzebna i cieszę się, że pan dyrektor z wielkim entuzjazmem podszedł do tego pomysłu. Zostawił furtkę otwartą. Ten pomysł później rozrastał się, że ze współpracy ze szkołami zeszliśmy niżej do przedszkoli i również do biblioteki. Współpraca z biblioteką miejską w Cieszynie, gdzie możemy realizować warsztaty dziennikarskie. I prowadzą je pani Ilona Majewska oraz pani Małgorzata Bryl-Sikorska. Tutaj w siedzibie biblioteki odbywają się warsztaty dziennikarskie. Młodzież uczy się, jak przeprowadzać wywiady. Teraz od najbliższej premiery z naszego teatru Szkoły Żon będą pierwsze wywiady z twórcami spektaklu, recenzje pisane, które będą drukowane w Wiadomościach Ratuszowych w Cieszynie. Więc cieszę się, że to naprawdę teatr wychodzi. Nasz teatr nie tylko poza granicę Czech, ale też łamiemy wszystkie granice, że pokazujemy, że sztuka, miłość do sztuki jest ponadczasowa i ponad wszystko. I bardzo się cieszę i jestem wdzięczna przede wszystkim młodzieży. Tak, która chce tak. I soboty spędza po prostu tutaj z nami. Zaraz będziemy mogli się przekonać, jakie mają pytania do Pani. Odsyłamy oczywiście do strony teatru w czeskim Cieszynie. Tak, i zapraszamy. Jest to teatr, który jest położony w bardzo dobrym miejscu. Można ze Śląska dojechać, wszędzie mamy różnorodny repertuar. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, więc można połączyć to i z wycieczką, i z zakupami za granicą. Więc możemy zaspokoić wszystkie nasze potrzeby konsumpcyjne, coś dla ducha, coś dla ciała i też zwiedzić fajne tereny, bo Cieszyn jest piękny. Ja się cieszę, że tutaj i po jednej, i po drugiej stronie. Tak. Czyli mamy młodych adeptów dziennikarstwa. Tak. Jestem bardzo ciekaw, czy mam jakieś pytania. Też jestem ciekawa i pełna obaw. Czy udział młodych ludzi w serialu Szkoła wynika z ich pasji, czy też chcą oni tylko pokazać się, zyskując rozgłos? Myślę, że to pytanie powinno być skierowane do moich uczniów ze szkoły TVN-owskiej, ale mogę już częściowo za nich odpowiedzieć, bo sama byłam tego ciekawa i zresztą rozmawiam z młodymi ludźmi na planie między zdjęciami. Więc jest wiele osób, które marzą o tym, żeby w przyszłości pracować w teatrze bądź też w telewizji.
i cieszą się, że mogą już zdobywać takie doświadczenie, stawiać pierwsze kroki, ale są osoby takie, które traktują to jako przygodę, podając, zresztą jak tu widzicie, swoje adresy na Snapchacie czy Instagramie, także traktują to jako zabawę i możliwość pokazania się, być może zabłyśnięcia przez moment. Więc to jest bardzo podzielone. Ale jest wiele osób i naprawdę wiele dzieciaczków jest tam zdolnych i myślę, że to będą jeszcze nazwiska, o których za 10-15 lat usłyszymy na pewno. Nie tylko jeśli chodzi o telewizję, ale też na pewno i teatr. Ponieważ wiele takich młodych raczej osób kojarzy Panią z serialu Szkoła, to stąd się bierze moje pytanie, jak wygląda praca na tym planie tego serialu i czy faktycznie ten budynek tej szkoły, czy to jest faktycznie szkoła, czy to jest raczej taki zwykły plan filmowy, taka bardziej atrapa? Jeśli chodzi o pracę na planie, to musimy być w garderobie o godzinie 7:15, zdjęcia trwają zazwyczaj do godziny 20. Przygotowując się do odcinka, realizowane są również próby. To dotyczy zwłaszcza uczniów, czy też postaci gościnnych, aktorów, którzy grają na przykład rodziców, czy jakichś dealerów, bo wiadomo, to jest często poruszana tematyka, jeśli chodzi o ten format. Budynek. Nie, nie jest to szkoła, nie jest to budynek szkoły, jest to zaaranżowany plan filmowy. Z pieczołowitością przygotowany każdy detal odpowiednio do konkretnego przedmiotu, czyli każda pracownia jest przygotowywana, czy to chemiczna, więc są wszystkie te manzurki, plansze chemiczne, czy tak jak moja pracownia biologia, więc mam akwarium z rybkami, o które wszyscy dbamy. Rybki mają swoje imiona, pilnujemy, żeby kiedy nie ma zdjęć, żeby jednak te filtry były włączone. Jest jedna rybka, która z nami już 1,5 roku pracuje, więc witamy ją wszyscy. Tak to już jest. Nie, jest to przygotowany plan. To na pewno ułatwia pracę. Tam jak oglądaliście serial, widzicie, że klasy mają okna, prawda? Okna, z których pada światło dzienne, żeby to ułatwić, żeby szybciej te zdjęcia realizować, żeby nie było przestojów, czy też później problemów podczas montażu. Światło żywe, słońce, no, lubi płatać figle, więc są chmury, ostrze światło, słońce intensywniej świeci, więc to jest ogromny problem. I taka hala, ustawienie reflektorów już na stałe, nastawienie natężenia światła na pewno przyspiesza te prace i usprawnia ją. Więc tak wygląda plan. Zapraszam, naprawdę to jest ciekawe doświadczenie. Wszyscy, którzy odwiedzają plan szkoły, są zachwyceni, są zaskoczeni. Mówię, ale a to wyglądało tak, myśleliśmy, że to jest prawdziwa szkoła, bo to wszystko tak jest jak w szkole. No jest tak, my też zawsze jesteśmy, za każdym razem, kiedy ja jestem na planie, jestem pod wrażeniem, że można tak wiernie odzwierciedlić rzeczywistość, a jest to przecież tylko aranżacja. W jaki sposób zdobywała Pani rolę? Poprzez castingi? Czy została Pani na przykład zauważona przez reżyserów poprzez rolę w teatrze? Do większości ról, jeśli chodzi o telewizję, tak? Film. No, przystępowałam też do castingów, ale na przykład u Lecha Majewskiego później już byłam tylko zapraszana do współpracy. No, znaliśmy się już z pracy wcześniej, więc to było takie zaproszenie. Jeśli chodzi o studentów z tej szkoły filmowej w Katowicach, pierwsze zaproszenie, jakie otrzymałam, to rzeczywiście od widza teatralnego. I później, kiedy pracowałam studentami, nakręcałam kilka ich filmów dyplomowych, no to już później tak było, że oglądali filmy kolegów i wtedy otrzymywałam zaproszenie. Natomiast tak, raczej jeśli też chodzi o szkołę w TVN-ie, musiałam przejść casting, więc no to jest taka też droga.
Czyli pierwsze razy miałam zawsze z castingów, później to chyba jest tak jak w teatrze, że często reżyser pierwszy raz zaprasza, jak nie zna aktorów, ogląda spektakle, na pierwszej próbie czytanej nie jest do końca pewien, kto ma grać jaką rolę, więc my aktorzy wymiennie czytamy i wtedy reżyser decyduje ostatecznie, jaka będzie obsada, a już przy kolejnych produkcjach raczej też się kieruje już tym doświadczeniem i wiedzą z wcześniejszej współpracy. Woli pani pracę w teatrze, czy jednak w telewizji? Teatr był moją pierwszą miłością, a ja jestem osobą lojalną, wierną, więc ta miłość jest do tej pory największa. Teatr jest mi zdecydowanie bliższy, aczkolwiek cenię sobie to doświadczenie, które zdobywam na planie filmowym przed kamerą. To, czego doświadczam w teatrze, przede wszystkim tej symbiozy z widzami, tego, że bezpośrednio już odczuwam, jak oni odbierają, to jest nie do powtórzenia. To jest taka magia, która uzależnia. Ja od tej miłości jestem uzależniona, więc teatr, zdecydowanie teatr. W jaki sposób przygotowuje się pani do swoich ról? Znaczy, przygotowując się do roli, na pewno najpierw takie tworzę ogólne wyobrażenie, później docieram głębiej, co powoduje, że dana postać w taki, a nie inny sposób się zachowuje, że w ten, a nie inny sposób odnosi się do innych postaci. Klucza do swojej postaci poszukuję nie tylko w kwestiach mojej osoby, mojej postaci, ale dosyć wnikliwie analizuję teksty innych uczestników, innych postaci z danej sztuki, bo tam często znajduję klucz do mojej roli, do jej tworzenia i też dużo czytam, to w zależności jaka jest postać. No, czasami są to takie zero-jedynkowe postaci, za dużo się nie da wymyślić, ale tak jak grałam Porsche, osobę o pewnym zaburzeniu psychicznym, więc żeby też ją w jakiś sposób usprawiedliwić, ale też być jak najbardziej wiarygodną, żeby zachowywać się w taki sposób, jak te osoby o takim zaburzeniu, dużo czytałam. Wtedy sięgałam po psychologię, psychiatrię kliniczną, oglądałam filmiki, gdzie były czy też terapie, bądź jakieś sesje z osobami o tego typu zaburzeniu, po to, żeby być, tak jak już powiedziałam, wiarygodną, ale też, żeby posiadając wiedzę na ten temat, dlaczego tam taka postać jest, żeby ją jakoś usprawiedliwić, bo to, że ktoś jest zły, z czegoś to wynika, więc zawsze też staram się każdą moją postać obronić, nawet jeżeli jest zła. A jak jest często papierowa, to tak się u nas mówi, jest taki żargon, że jest postać papierowa, to staram się tak trochę ją podrasować, dodać trochę pikanterii, gdzieś znaleźć coś takiego, żeby była ciekawsza, żeby to nie było takie mdłe. Więc na przykład kiedyś grając Mele w Dulskiej, w Sosnowcu, w reżyserii Bartka Wyszomirskiego, zaproponowałam mu, czy nie możemy spróbować, żeby Mela nie była kopią ojca. To on się o tym tylko mówi, to mówi Dulska. Ja mówię, ale tak naprawdę, gdybyśmy prześledzili, co ta Mela robi, mówi, to jest taka intrygantka, to jest tak naprawdę druga matka. Cieszę się, że Bartek zaufał mi, że zaryzykowaliśmy. Obserwowałam moją koleżankę, panią Ewę Leśniak, która grała Dulską, więc miała kilka takich charakterystycznych gestów w sytuacji, kiedy kogoś ustawiała, więc wykorzystałam to w scenie z Hanką, żeby być taką małą Dulską. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Więc tak jak mówię, przygotowuję się bardzo sumiennie do każdej postaci. Staram się też łamać schematy, że to już dane postaci, niektórzy są obarczone tym, że są tak, a nie inaczej inscenizowane, odgrywane, więc staram się to trochę, ryzykując owszem, ale zawsze tak iść pod prąd i pokazać, że może ona być inna, ale nie odbiegać od tego, jakie były zamiary autora. Dziękuję. Ja dziękuję pani i dziękuję wam. To było świetne pytanie. Myślę, że zmieścimy się wszyscy na tej kanapie. I powinniśmy teraz tutaj usiąść wszyscy i tak chyba zakończymy program. Dziękuję.
To zapraszamy. Młodzież z warsztatów dziennikarskich. Tak, chodźcie tutaj. Cieszyński TIS. Tak. Teatr i szkoła, cieszyńskie szkoły i cieszyńskie dziwadło. Zmieścimy się. Możesz tutaj usiąść też, chyba że tam się... Dobra. O, ja w końcu jestem młodszy. Dobrze. Razem mamy 100 lat. Razem tu wszyscy.